potrzebuję nawilżone chusteczki, papier toaletowy, kota, pieluszkę. Ja zazwyczaj staram się ją odsadzić na pieluszkę, żeby nie marnować podkładu, ale już sobie darujemy. Ustawiamy ją na nóżkach i masujemy brzuszek. Ogólnie czasem jak jest napięta, to trzeba najpierw ją posmasować tak delikatniej, a jest dość rozluźniona. I właściwie nawet nie naciskam bezpośrednio na pęcherz, tylko masuję ją tak po okolicach pęcherza. I wygląda to trochę mocno, ale tak naprawdę to jest głównie skóra i tłuszczek, więc dosyć delikatnie ją tu odmasowuję. No, ładnie ci idzie, Lukita. Ważne, żeby się nie wykręcała, ani nie była napięta, nie? Bo jak ma napięte mięśnie, no to faktycznie nie idzie tego ładnie zrobić. Jest odsikana. Sobie ustawię ją trochę lepiej. Sprawdzamy kubkę, czyli tak sobie masujemy czasem jakieś twarde masy na wyjściu. Nic nie czuję. Żeby sprawdzić, czy na wyjściu już czegoś nie ma, po prostu między, jak ma odbyt, to sobie chwytam ją tak, jakbym wyciskała coś i ma, zaraz wyciśniemy kubkę, małą albo nie. No już. Niestety ma też tendencję do zaciskania zwieracza. Gdyby miała mocno zaciśnięty zwieracz, można na przykład zbliżonym wacikiem ją pomasować, bo dupce też pomaga. A ogólnie wyciska się już to na samej końcówce, tak jakby naciskając po stronach obu zwieracza. On ma tendencję do wypadania, trochę to wygląda strasznie, ale... ale nie jest. Dobrze. No już wszystko. Nie nadeptujemy. Na takie standardowe przebranie wystarczy ją tam troszeczkę właśnie podetrzeć. Jak jest podtarta, to jeszcze przyklepujemy papierem toaletowym, żeby była sucha. Wtedy się ma mniejsze tendencje do odparzania. Gdy faktycznie się odparzała, można też smarować sudokremem, ale na szczęście wygląda to ładnie. Zazwyczaj wtedy już zakładam jej pieluszkę. Niestety ma wypadnięty zwieracz. Warto od czasu do czasu sprawdzić, czy nie ma tutaj żadnego podrażnienia skóry, nie? Ma troszeczkę podrażniony faktycznie srom, zwieracz się zaraz sam schowa, no ale na podbrzuszu skóra jest ok, więc nie ma się czym martwić. Lukita. Pieluszkę ogólnie zakładamy na odwrót, jak dziecku. Warto ją sobie wcześniej wywinąć. Czyli rzepki idą na brzuszek. Ja uchwytam delikatnie przy biodrach. Zapinamy dosyć ciasno. Jak z tej strony, to też właśnie chwytam na biodro, żeby było nad biodrem na pewno. No, kukitka. Musimy niestety łączyć się w bólu, bo marudzenia będzie dosyć dużo zawsze przy tym. Poprawiam i sprawdzam, czy są dobrze przylegające, bo jeżeli nie są, to odetnie, no i uciekam.